Jacek Dzienkiewicz, Rzecz o Polityce. Moim Państwa gościem jest Leszek Miller, były premier, były szef SLD. Dzień dobry. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Panie premierze, czy rządy Prawa i Sprawiedliwości dążą do tego, żeby wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej? Nie sądzę, natomiast dążą do tego, żeby Polska była w grupie najniższej prędkości. To znaczy, żeby nie była objęta żadnymi regulacjami, które narzucają szybszy marsz do integracji. Czyli na przykład nie powinna być w strefie euro. Czy... A powinna? No oczywiście, uważam, że powinna i bardzo żałuję, że rządząca prawica w Polsce, zarówno ta spod znaku PO, jak i PiS, straciła tyle lat, nie wprowadzając Polski. Bronisław Komorowski chciał podjąć debatę, ale chyba został zakneblowany przez własne ugrupowanie Platformy. Tak, tym bardziej, że to nie jest domena prezydenta, dlatego że to musi rząd stworzyć odpowiednie warunki. Przede wszystkim spełnić 5 kryteriów konwergencji, następnie co najmniej 2 lata być w specjalnej takiej strefie próbnej ERM2. No a potem jeszcze negocjować kurs, po którym kraj wchodzi do... Ale jeszcze wcześniej przekonywać Polaków, stworzyć debatę no, oczywiście, w Polsce dlatego, i pewnego rodzaju kampanię. Ma pan rację, dlatego że ponieważ nic nie zostało przez te lata zrobione, to namnożyło się wiele mitów, które fałszywie pokazują euro i straszą Polaków. Ale to nic nowego. Pamiętam, że kiedy mój rząd organizował referendum wprowadzające Polskę do Unii Europejskiej, referendum akcesyjne, to było tak samo. Nie brakowało ugrupowań, które zresztą dzisiaj, i polityków, którzy dzisiaj są zresztą bardzo euroentuzjastycznie nastawieni, którzy straszyli Polaków. A Unia Europejska. Politycy Prawa i Sprawiedliwości byli wtedy eurosceptyczni czy prounijni? Formalnie byli prounijni, ale nie brakowało też takich akcentów, które świadczyły o bardzo dużej rezerwie. Najbardziej antyunijni to byli politycy Ligi Polskich Rodzin. Roman Giertych i Samoobrony. Andrzeja Lepera, a także wiele mniejszych. Pański późniejszy kolega. Mój późniejszy który kolega. Który pana wpuścił na listy wyborcze. Bez powodzenia. A czy rząd, pani premier Szydło, wzmacnia czy osłabia pozycję Polski na arenie międzynarodowej? Uważam, że niestety osłabia i ten ostatni dramat, bo tak to nazwę, który miał nie dopuścić Donalda Tuska do reelekcji, był tego dowodem. No, Polskę popierał tylko jeden kraj, Polska. Niektórzy mówią San Escobar. San Escobar, no tak, ale on nie jest członkiem Unii Europejskiej. A pan myśli, że to była nieumiejętność dyplomatyczna gabinetu premier Szydło, to zgłoszenie Jacka Sariusz-Walskiego 3-4 dni przed, bo dzisiaj Jarosław Gowin powiedział w Radiu Z bodajże, że zgłosił Jacka Sariusz-Walskiego pierwszy raz jesienią zeszłego roku, więc ten czas był, więc o Sariusz-Walskim mówiło się w obozie Prawa i Sprawiedliwości, można było inaczej poprowadzić tą kampanię. Pytanie, dlaczego tak, a nie inaczej? To się złożyło kilka przyczyn. Po pierwsze, nienawiść do Donalda Tuska. Czyja? No, głównie pana prezesa Kaczyńskiego i jego skłonność do ukarania Tuska za wszelką cenę. A po drugie nadzieja, że jeżeli polski rząd odetnie się od Tuska, to znajdzie sojuszników. Czy to w Grupie Wyszehradzkiej, zwłaszcza w premierze Węgier, czy w innych krajach, które nie będą chciały awantury. I taka nadzieja, która umarła na końcu, jak to nadzieja. Ale zostaliśmy oszukani? Polska została oszukana przez kraje Grupy Wyszehradzkiej? Czy myśli pan, że od początku było tak, że wiadomo było, że Tusk zyska poparcie tych państw? Było wiadomo, że Tusk zyska to poparcie. No to natomiast, co z tą dyplomacją? Natomiast no, pani premier i ludzie, którzy to prowadzili, do końca się łudzili, ale premier miała wyjście, kiedy już była pewna, że zostanie osamotniona, to mogła publicznie już w Brukseli na konferencji prasowej czy w inny sposób powiedzieć, że wycofuje kandydaturę pana Sariusz-Walskiego, dlatego że jest pewna, że on nie ma żadnego poparcia. To byłoby honorowe wyjście? Tak, i zyskałoby uznanie i pani premier zarobiłaby sporo punktów, dlatego że Bruksela
liderzy europejscy cenią sobie takie zachowania. Mamy dobrego kandydata, tak uważamy, szukamy dla niego poparcia. Jak nie ma tego poparcia, no to mówimy, trudno, pomyliliśmy się, wycofujemy go. A lider z Nowogrodzkiem, myśli pan, że ceniłby tego typu poparcie, tego typu zachowanie? Myślę, żeby nie cenił. No ale to jest ważniejsze. Liderzy Unii Europejskiej czy lider z Nowogrodzkiem? To jest diabelski dylemat, który stał przed panią premier. Czy brnąć dalej i powiększać koszty tego błędu? Czyje koszty? No, kto ponosi koszty? Kto ponosi koszty tego błędu? Czy ponosi PiS, czy ponosi pani premier, rząd, czy ponosi Polska wizerunek? Na arenie międzynarodowej ponoszą ci, którzy uczestniczą w gremiach decyzyjnych, czyli premier, minister spraw zagranicznych. Ale oni reprezentują kraje, no reprezentują tak. Nas. No, oni reprezentują kraj, czyli nas reprezentują. Natomiast w sensie takiej odpowiedzialności politycznej, no to ci, którzy wymusili na premier takie zachowanie. Jeszcze raz powtórzę, pani premier miała dobre wyjście, no ale jak rozumiem jest tak skrępowana i tak wciśnięta w gorset, że nie może się z tego wydostać. Ale pan jako premier też był tak skrępowany? Też był pan tak wciśnięty nie, w gorset? Ja nie, dlatego że ja byłem i szefem rządu, i szefem partii politycznej. Na tym właśnie polega dobra sytuacja. Czas na zmianę? I ja jestem, jak pan wie, zwolennikiem przejrzystości i uważam, że szefem rządu powinien być szef zwycięskiej partii politycznej. To jest dobry moment, żeby dokonać zmiany? Ja cały czas mam nadzieję, że pan Jarosław Kaczyński stanie na czele rządu i że powtórzy się manewr, który już raz widzieliśmy. Mianowicie w 2005 roku PiS wygrał wybory, ale premierem został Kazimierz Marcinkiewicz. Ale po kilku miesiącach pan Jarosław Kaczyński zastąpił pana Marcinkiewicza. I co się stało po kilku miesiącach później? No, nie musiał Jarosław Kaczyński iść na przyspieszone wybory. To był straszliwy błąd. Zresztą po takim błędzie w wielu partiach politycznych on by stracił wszystko, straciłby stanowisko. Tak. No, ale być może PiS nie jest normalną partią polityczną. A jaką jest partią polityczną? Bardziej zakonem. Bardziej partią, która nie wyobraża sobie innego przywództwa niż Jarosława. A pan widzi jakieś podobieństwa między PRL-em a obecną Polską rządzoną przez Prawo i Sprawiedliwość? Nie widzę żadnych, jeżeli chodzi o system polityczny. Niektórzy mówią, że mamy PRL-bis. Nie, to już raczej odwołajmy się do Polski międzywojennej. Jest więcej podobieństw niż do PRL-u. W PRL-u mieliśmy konstytucyjną pozycję jednej partii rządzącej. W Polsce tego nie ma i to jest system bardzo podobny do tego, co stało się po zamachu majowym w Polsce międzywojennej. Zdrada narodowa, zdrada dyplomatyczna. Donald Tusk może odpowiedzieć? Nie, to bajki. No, to jest nieobliczalność pana Macierewicza, który nie wiem, czy jest jakiś kraj w Europie, który uważa go za poważnego polityka. Mhm. No ale chyba wspomniany lider z Nowogrodzkiej uważa Jarosława Antoniego Macierewicza za poważnego polityka. No i Antoni Macierewicz może pozwolić sobie na bardzo wiele w dalszym ciągu. No tak, ale myślę, że dlatego, iż Macierewicz to jest chyba jeden z albo jedyny polityk w PiS-ie oprócz Kaczyńskiego, który ma swój elektorat. I Jarosław Kaczyński pewnie się z tym liczy, że odejście Macierewicza oznacza również wypłukanie. Ile procent, jak pan myśli, mógłby urwać Macierewicz PiS-owi, gdyby wyszedł z partii i zaczął tworzyć coś własnego? A to jest pytanie, na ile dyrektor Radia Maryja jest w stanie zaangażować się za Macierewiczem, a przeciwko Kaczyńskiemu. To, że jest w stanie, to jest oczywiste. No myślę, że dobrych kilka procent Radia Maryja jest w stanie urwać Kaczyńskiemu, gdyby wybuchł konflikt Kaczyński-Macierewicz. Donald Tusk pójdzie siedzieć? Nawet w jednym z dzienników pojawił się taki tytuł Tusk. Uważam, że nie, że tutaj raczej chodzi o starą grę pod hasłem gonimy króliczka, ale nie po to, żeby go złapać. To tak będzie takie nękanie na wszelki wypadek, gdyby Donald Tusk chciał powrócić do Polski. Ale czy PiS nie doprowadza tym sposobem Donalda Tuska pod żyrandol prezydencki?
No to jest pytanie, czy Donaldowi Tuskowi się chce wracać do polskiej polityki. Proszę pamiętać, że to jest jedyny w tej chwili Polak, który jest umiejscowiony na tak wysokim pułapie europejskiej, międzynarodowej polityki. I pewnie powrót do Polski, to użeranie się na polskiej scenie politycznej mało go interesuje. Ma to ale swoje plusy, minusy. Wszystko się może zmienić. Wie pan, jak to jest uzależnieniem od polityki. No wiem, oczywiście, że tak. Natomiast no nie wiem, to trzeba pytać Donalda Tuska. Myślę, że w tej chwili on się bardziej przygotowuje do jutrzejszego wydarzenia w Rzymie. Nawiasem mówiąc, to jutrzejsze spotkanie jest taką uroczystą mszą bez praktycznego znaczenia, no ale trzeba przez to przejść. Wczoraj pani premier w związku z tym wystąpieniem miała expose, mini expose w telewizji publicznej. Jak pan to ocenia? I po co jesteśmy, to jesteśmy świadkami takiej gry, że premier mówi o czterech warunkach, które muszą być spełnione. Straszy, że jeżeli nie zostaną spełnione, to nie podpiszę tej deklaracji. Wiadomo, że one już są odzwierciedlone w projekcie deklaracji. Więc pani premier wróci, ogłosi kolejny ważny sukces. I będą znowu kwiaty na lotnisku? No, bardzo możliwe, że będą znowu kwiaty na lotnisku. W każdym razie Polska odniesie duży sukces, bo dzięki Polsce w tej deklaracji znajdą się treści, które i tak by się znalazły. Antoni Macierewicz i Witold Waszczykowski ciągną PiS w dół? Mam na myśli chociażby sondaż. W moim elektoracie tak, ale czy w ich elektoracie? Bardzo możliwe, że nie, że właśnie w elektoracie, w tym takim twardym segmencie elektoratu PiS-u jest zapotrzebowanie na tego rodzaju polityków i na tego rodzaju narrację. Ale bez samego twardego elektoratu PiS nie wygrałby, znaczy dzięki samemu twardemu elektoratowi. Tak była ta nadwyżka centrowych wyborców bardziej umiarkowana. I to jest bardzo ważna kwestia, ma pan rację, dlatego że trzeba uzyskać poparcie przynajmniej części centrum. I przed Jarosławem Kaczyńskim stoi ten diabelski dylemat. Tak. Co zrobić, żeby nie stracić niczego z elektoratu Radia Maryja, a jednocześnie zyskać z centrum, więc myślę, że on się nad tym zastanawia i przed kolejnymi wyborami dokona jakichś roszad, ale jakich? Zobaczymy. Podoba się panu ta sztuka epistolarna, która kwitnie między Antonim Macierewiczem a prezydentem Andrzejem Dudą? To jest niestety dosyć humorystyczne. No przecież jakby prezydent chciał porozmawiać z obrony narodowej, to powinien go wezwać, a minister obrony narodowej nie może odmówić przecież, tak? Czyli może go wezwać z godziny na godzinę. Poza tym pan prezydent zapomniał prawdopodobnie, że ma pewien instrument, to się nazywa Rada Gabinetowa. Do tej pory ani razu prezydent nie zwołał Rady Gabinetowej. Oczywiście w trakcie Rady Gabinetowej nie ma zamiany, to znaczy prezydent nie staje się premierem. No ale mogą badać pytania, no minister musiałby odpowiedzieć, no dobrze, to się wszystko dzieje. To po co ta wymiana listów, tym bardziej, że dyrektor Magierowski mówi, że panowie spotykają się, regularnie rozmawiają, prezydent, te zmiany są uzgadniane, zmiany prezydent w armii. Postanowił podkreślić swoją ważność i autonomię, albo jest tak, ale tu już wkraczamy w obszary rozmaitych spekulacji, że Jarosław Kaczyński poprosił prezydenta Dudę, żeby wykonał taki gest z nadzieją, że Macierewicz dobrze to odbierze. Mhm. To znaczy odbierze, że prezes partii nie jest do końca z niego zadowolony, zwłaszcza jego kolejnych szaleństw i kolejnych wpadek. Ale z czego to wynika? Panowie się naoglądali ucha prezesa? No nie wie pan. No przecież sprawowanie funkcji ministra obrony narodowej to jest nieustanne pasmo rozmaitych porażek i komedii, tak? Przecież jeszcze niedawno pan minister twierdził, że Francuzi sprzedali Rosji okręty desantowe za przysłowiowego dolara, tak? Nikt tego nie pociągnął, a szkoda, bo jakbym ja był w Sejmie, ja bym pytał Marcinkiewicza o to przy każdej możliwej okazji. Macierewicza. Przepraszam, tak. Macierewicza. Te jego szaleństwa, które dokonuje w wojsku, tak, odchodzenie bardzo doświadczonych, bardzo ale dobrze przygotowanych generałów. Ma prawo do zmiany. No dobrze, ale to co, zamierza wszystkich wymienić? Na szczęście to nie ma specjalnego znaczenia w tym sensie, że Polska nie zostanie zaatakowana przez nikogo. Bawi się żołnierzykami, niech się bawi, chociaż przecież narusza godność wielu oficerów, wielu żołnierzy. To jest skandaliczne. No mamy do czynienia z ministrem obrony narodowej, który codziennie udowadnia, że nie nadaje się na to stanowisko.
No ale chyba będzie pełnił to stanowisko do końca rządu. No tak, prawda? Dlatego z tych powodów, o których mówiliśmy, no za nim stoi kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy ludzi, którzy nie przyjęliby dobrze, gdyby ich idol został odsunięty. Dwie ostatnie kwestie. Dekoncentracja mediów, projekt dekoncentracji mediów pana cieszy? No ja próbowałem dokonać dekoncentracji mediów wiele lat temu. To próbowało dokonać dekoncentracji mediów, będąc w takich bliskich relacjach z Gazetą Wyborczą i tym środowiskiem? No właśnie, to nam się nie podobało. Poza tym musieliśmy dostosować ówczesne prawodawstwo do wymogów Unii Europejskiej i próbowaliśmy dokonać dekoncentracji. Ale to reakcją na to była tak zwana afera Rywina, więc jestem ciekaw przygód obecnego rządu. On ma mocniejszą pozycję niż my mieliśmy. Znaczy to lub czasopismo, to rozumiem, Adam Michnik sobie wymyślił. Nie. Chodziło o to, żeby jedna dominująca wówczas spółka medialna nie miała wszystkiego, to znaczy ogólnopolskiego dziennika, radia i telewizji. Nie powinno być tak, powinno dojść do repolonizacji mediów? Trzeba się nad tym poważnie zastanowić, ale ja bym raczej budował coś konkurencyjnego, no i w żadnym wypadku nie rozważałbym poważnie jakiejś nacjonalizacji, dlatego że to byłoby łamanie prawa również europejskiego. Natomiast to, że zwłaszcza lokalne media są zdominowane przez kapitał niemiecki, to jest oczywiste. Ja pamiętam chyba rok 2000, kiedy tutaj był Günter Grass razem ze Schröderem i Günter Grass w przemówieniu na Zamku Królewskim dziwił się, że polskie władze takie rzeczy tolerują. Niemiec mówił o niemieckim kapitale, tylko on miał wtedy na myśli Springera, gdzie było na noży między nimi. Za dużo tego niemieckiego kapitału w polskich mediach? Terenowych na pewno. To powinno być bardziej zrównoważone. I ostatnia kwestia. Wygłupił się Grzegorz Schetyna z wnioskiem o konstruktywne wotum nieufności? Nie, przeciwnie. Tak się przecież robi. Jak pan ale panie... przecież nie mają szans. No dobrze, a Gliński miał przecież wystosował wniosek o konstruktywne wotum nieufności. Wyznaczył premiera. To był pan profesor Spory Gliński. Między Platformą Nowoczesną pokazują też słabość opozycji. Pan, też było wiadomo, że Gliński nie zostanie premierem i Schetyna też wie, że nie zostanie debatę po prostu. O to, żeby przedstawić swoje punkty widzenia. A nie chodzi o to, żeby ograć Nowoczesną? Żeby Platforma ograła Nowoczesną? No na pewno stawia ich w trudnej sytuacji, bo te mniejsze ugrupowania PSL czy Nowoczesna muszą się zdecydować. Poprą Schetynę. No, tak. Dobrze, to aprobują Schetynę na premiera. Nie poprą, to znaczy, że są z PiS-em. Trudny wybór. Dziękuję bardzo. O wyborach porozmawiamy jeszcze nie raz. Moim Państwa gościem był Leszek Miller, a już za chwilkę Jarosław Sellin.